Nie po każdym pamięć będzie tak żywa jak po Gustawie Gizewiuszu. Polsko-ewangelicki kaznodzieja rozwinął wszechstronną działalność w obronie Mazurów, występując przeciwko germanizacji. Mieszkańcom Ostródy jest to postać szczególnie bliska. W latach 1835-48 ten wybitny działacz mieszkał właśnie w tym mieście. Prochy Gizewiusza spoczywają na ostródzkim cmentarzu Polska Górka. Jego imię nosi Szkoła Podstawowa nr 2. Uczniowie placówki uczestniczyli w prezentacji wydawnictwa pokonferencyjnego zatytułowanego Gustaw Gizewiusz 1810-1848, kaznodzieja, folklorysta, publicysta. Gizewiusz rodził się w 1810 roku, 200 lat temu i 2 lata temu była sesja naukowa w tym zamku, zorganizowana przez Muzeum w Ostródzie i Ośrodek Badań Naukowych, poświęcona tej postaci. Jest to postać ważna dla polskiej kultury i dziedzictwa historycznego Mazur. Konferencja naukowa miała miejsce w Ostródzie w maju 2010. Zebrane materiały pozwoliły wydać publikację poświęconą tej postaci. W książce znajdujemy m.in. informacje na temat Ostródy z tamtych lat, działalności duszpasterskiej kaznodziei oraz miejsca Gizewiusza w folklorystyce polskiej. Na tle innych zbieraczy, a szczególnie Oskara Kolberga i Józefa Lompy, Ślązaka, nasz mazurski zbieracz plasuje się na pierwszym miejscu, ponieważ wyprzedził w swoim nowatorskim podejściu do zbierania materiału ludowego tamtych dwóch, którzy zajmują znaczącą pozycję i wszystkich innych, którzy takiej pozycji nigdy nie osiągnęli. Nad publikacją pracował sztab profesorów. Niektórzy poświęcili Gizewiuszowi praktycznie całe życie. Dla Janusza Jasińskiego to 60 lat pracy nad życiorysem wybitnego Mazura. Historyk prowadzi badania naukowe nad dziejami Warmii i Mazur, Prus Wschodnich oraz Pomorza w XIX wieku. Na jego dorobek składa się około 700 publikacji, w tym 9 książek i 13 zredagowanych monografii. Gizewiusz dla autora jest od lat numerem 1. No więc rzecz prozaiczna trochę. Mianowicie, jako student byłem tu, na tych terenach, przyjeżdżałem na wakacje. I mój profesor Andrzej Wojtkowski, który się interesował Gustawem Gizewiuszem jeszcze w okresie międzywojennym, jak usłyszał, że chciałbym pisać pracę magisterską na temat Mazur, od razu wyjął królika z rękawa i powiedział, no to pisz pan o Gizewiuszu. Gustaw Gizewiusz niewątpliwie był i będzie inspiracją dla niektórych osób. Pytanie, jak wielu zechce sięgnąć po pozycje takie jak ta. Jedno jest pewne, postać sprzed lat jest nadal żywa w sercach Polaków, bynajmniej niektórych.